Siema! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Fortnite. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to stawcie subskrypcję, łapkę w górę. Możecie też wpaść na Discorda. No to co, ja już nie przedłużam i zapraszam do fachowego, trochę fajnego odcineczka. Więc dobra, co? Zaczynamy. Więc dobra, bus rusza za 3, 2, 1, no i lecimy. Dobra. Mi się wydaje, że polecimy sobie, nam się wydaje może, a w sumie lecimy na tą miejscówkę, żeby odkryć właśnie ten teren, no bo nie wiem w sumie co tam się znajduje. Ogólnie grałem sobie między właśnie tam pod poprzednim odcinkiem, a tym trochę w Fortnite'a, trochę tam pograłem, ale niestety nie udało mi się chyba wygrać, więc jak wygram na tym odcinku i zdobędziemy po parasolkę, bo tak mi się wydaje, że właśnie jest są parasolki za wygraną, to właśnie będzie bardzo fajnie. Jak widzicie, też odebrałem sobie właśnie lotnię za darmową właśnie ze sklepu. No i dobra, ja już tutaj dolatuję i uwaga, zaraz będę. No i dobra, ja już tutaj dolatuję, uwaga, lotnie mi się zakłada, no i uwaga, już jesteśmy. No i dobra, mi się wydaje, że najpierw wylądujemy sobie tym, może tutaj właśnie na tym budynku, po największym, tak, jeden z chyba z większych tych właśnie budynków, więc dobra, lecimy tutaj, zobaczymy co to właśnie jest. Na początku już widzę jakąś tutaj skrzynkę, więc spróbujmy sobie tutaj już ją otworzyć, ale ktoś tutaj jest. No i niestety miał broń. Ajajaj. Dobra, załóżmy, że tego nie było, lecimy do kolejnej rundy. No i dobra, startujemy za sekundę, no i teraz tak. Teraz mi się wydaje, że polecimy na inną miejscówkę, bo tam mi się wydaje, że będzie ciężko. Dobra, odkryliśmy ten teren, więc teraz może polecimy tutaj, żeby też odkryć teren, ale żeby teraz chociaż zająć ten, nie wiem, top 30 czy było. No dobra, lecimy. No i dobra, czekamy tutaj, aż w końcu dolecimy tam na dół. No i co, w sumie zaraz będę, bo już 500 metrów zostało, więc dobra. Jak widzicie, właśnie mapa jest bardzo fajna właśnie w Fortnite teraz w tym rozdziale. No, bardzo długo nie grałam, długi czas i chyba zacznę teraz grać właśnie częściej poza odcinkami. Spróbujmy sobie właśnie, jak będzie nowy dział, nowy sezon w sumie, no to właśnie spróbuję zdobyć, kupić karnet może. No i zrobimy sobie właśnie opening potem, no i po prostu zobaczymy, jakie będą wtedy nagrody, czy mi się w ogóle opłaca kupować karnet. Ale teraz, dobra, ja już tutaj doleciałem. Mam chyba to, myślałam, że to jest pompa, ale jednak nie, dobra, mam już jakąś broń, nawet dobre bronie to są, więc lepiej niż wcześniej, ale dobra, nie doleciałem tam, dobra, mam już pompę, więc już mamy, moim zdaniem, taki dobry skład, już mamy jeszcze, dobra, akurat szczerze, w tej rundzie, w tej ta runda jest 100% lepsza niż tamtej, widzę, że to jakaś misja dokładnie jest, tak, jakaś misja jest, może być jakąś misja, niech będzie. Dobra, mamy tu jakiś automat, który można kupić i jakieś, dokładnie, jakąś strzelbę, a ja chyba tak dużo golda nie mam. No, mam jakieś, dobra, co mam dużo, ale nie będę kupować. Dobra, lecimy teraz dalej, co my tu jeszcze mamy? Na razie tutaj nic nie mamy, spróbujmy tutaj się wspiąć. Dobra, lecimy. Weźmy sobie tutaj, pójdźmy, tutaj też oczywiście nic nie ma. Dobra, tutaj coś chyba jest. Spróbujmy, nie widzę tutaj, że żadnych typów, chociaż ich słyszę. Aha, ale mi zrobił. Aj, no coś totalnie mi nie jedzie, no trudno. Lecimy do trzeciej rundy. No i dobra, teraz polecimy sobie na morze tą miejscówkę, jaką jest Rynekowadła, a czemu by nie? Dobra, ja już jestem tutaj dosyć blisko i mi się wydaje, że polecimy sobie nie na choinkę, bo mi się wydaje, że tam jacyś właśnie ludzie polecą, chociaż tutaj jeszcze nikogo nie widzę, więc... Dobra, jednak tutaj widzę jakieś osoby i ktoś leci chyba na choinkę, tak? Nie, nie leci na choinkę, więc możemy sobie spróbować na choinkę. Chociaż może to być też błąd. Dobra, spróbujmy do tego domku pójść. Więc mam nadzieję, że tutaj będą jakieś dobre itemy, no, chociaż dobre. Dobra, mamy już skrzyneczkę, więc... Dobra, więc będziemy mieć broń, oczywiście mamy. Mamy skara, czyli karabin szturmowy. Dobra, mamy tutaj jakąś amunicję, zrobimy też jakąś misję. Więc bardzo fajnie. No teraz spróbujemy sobie właśnie to rzucić. Pyk, pyk, dobra, mamy. No chyba tutaj w domku nic nie ma, chyba że tutaj jest jeszcze dach. Uwaga. No oczywiście, że jest, no i już mamy tutaj jakąś broń, jakaś broń wypadła. Okej, okay, pistolet maszynowy z dwoma magazynkami, okej. Okay. Teraz sobie tutaj kogoś zabić, bo na pewno tutaj ktoś jest, tam coś leży. Dokładnie, tutaj już są osoby, więc zabijmy sobie. Okej, okay, dostałem dużo, to jest niebezpieczne tak robić, dobra, spróbujmy. Dokładnie, strasznie dużo dostaję, o to jest... Ajajaj, nie mam pompy, a jednak mam. Dobra, leży. Tam jest kolejna osoba, ale mam dużo killi. Dobra, spróbujmy. Nie, za dużo tutaj osób było. Ale dobra, było dobrze, było serio dobrze. No dobra, teraz polecimy sobie do naprawdę takiej miejscówki, gdzie szybko nie zginę. No, ten odcinek naprawdę jest... Ach, no, nawet nie muszę mówić. Dobra, lecimy do jakiejś, nie wiem, co to jest, sioło szaleństwa.
Teraz mi się na pewno uda. Jak chcecie, to możemy też mogę też nagrać odcinek właśnie z wami, więc no, będzie też fajnie, więc jak chcecie, to właśnie zostawiać łapki w górę, możecie też pisać w komentarzu, że właśnie chcecie właśnie tutaj kolejną część Fortnite 3 właśnie z wami. Więc dobra, my już tutaj dolatujemy, no i spróbujmy teraz pójść pod choinkę, bo naprawdę chcę to wygrać. Naprawdę, jak ja to przegram, naprawdę, naprawdę będę wkurzony. No dobra. Tutaj już jesteśmy przy skrzynkach, pod choinką, okej. Okay. Uwaga, otwieramy i mamy jakąś już broń. To jest jakiś karabin szturmowy Red A, o dobra. I tutaj też mamy jakiś pistolecik, masz taktyczny, więc okej. Okay. Mamy tutaj chyba tak dokładnie, możesz tutaj schować. Ale nie będę teraz się chować, żeby zdobyć jakiś broń. I ktoś do mnie już znowu już od razu strzela, ale nie wiem skąd. Okej, okay, widzę już skąd. Spróbujmy go zabić, chociaż on jest chyba dobry. Ale jestem lepszy od niego. Dokładnie tak, no i udało się zabity. Dobra, miałem jakiś taki pistolet bardzo maszynowy. Dziwna nazwa, ale okej. Dobra, lecimy jakiś tutaj granatem. Biorę to, w sumie to nie jest mi potrzebne, więc weźmy sobie... Aha, to samo, więc nie jest mi potrzebne. Więc spróbujmy teraz znowu kogoś zabić. Mam na razie już jednego killa i nikogo na razie tutaj nie widzę, więc... Okej, dobra, spróbujmy. O, widzę tam takie coś do przyjmowania, taki masz, co w tamtym odcinku też przyjąłem. I wiem, że to jest bardzo mocne, więc oczywiście idę szybko przejąć. Okej, okay, i uwaga, przejmujemy. Okej, okay, podczas przejmowania tutaj zauważyłem, że właśnie mamy coś tutaj właśnie gotowego. Co to jest? Pies goń. Czy wrogowie trafili z karabinu wyborowego lub łuku zaznaczeni na pewien czas? Okej. Okay. I oszczędne karabiny broni używają średnich nabojów, mogą nie zużywać amunicji. No dobra, to weźmy sobie oszczędne karabiny. No dobra. Prawie tutaj przyjąłem to. Uwaga, jeszcze chwileczka. Uwaga i... Jest, dobra, uwaga. Dostanę za itemy. No dobra, nie są to najlepsze itemy, ale nawet spoko. Weźmy sobie oczywiście to, pyk, pyk, okej. Okay. Co to tutaj mam, jakiś pistolet mamy. Weźmy sobie ten pistolet, pewnie lepszy jest. I dobra, jeszcze naboja. No i dobra, nawet spoko itemy. Tutaj nam tutaj dała ta flaga. Dobra, teraz w sumie spróbujmy. O, już tam tutaj oznaczyła skrzynki, więc bardzo fajnie. Dobra, lecimy tutaj. Widzę, że tutaj coś tutaj jakaś skrzynka jest, więc weźmy sobie to i mamy młot, co bardzo właśnie lubię. Ten młot i naprawdę jest bardzo kozacki. Więc dobra, tutaj spróbujmy jeszcze jakieś inne skrzynki właśnie wziąć. Więc widzę, że tu jest jakaś skrzynka, więc oczywiście też sobie weźmiemy. O, mamy mgiełka, spoko. Nie wiem w sumie za co to wziąć. Ale może weźmiemy sobie zamiast tego, bo nie muszę tego mieć. Dobra, czy coś tutaj jest? Nie ma nikogo. Myślałem, że to jest ktoś jest, ale jednak... Dobra, weźmy sobie tutaj... nie wiem jak to dokładnie powiedzieć. Ale po prostu pójdźmy tutaj na górę. Okej, okay, weźmy sobie naboje. Oczywiście mam dosyć dużo już naboi, więc jest dosyć dobrze. Dobra, spróbujmy teraz pójść do strefy, bo widzę, że strefa... No jest trochę jakiś kawałek tej drogi. No, dokładnie 150 metrów, ale jeszcze... Weźmy sobie tutaj tą tablicę ogłoszeń. Tutaj weźmy, zobaczymy kogo nam tutaj nam trafi. Uwaga, uwaga. O, jest bardzo blisko mnie, ale chyba nie będziemy się starali tutaj to zrobić. Więc spróbujmy właśnie tutaj teraz pójść właśnie do strefy bezpiecznej. Okej, ja już jestem w strefie. I no i co? W sumie pójdźmy sobie tutaj do przodu i pójdźmy może tutaj sobie. No, spróbujmy ten rynek chowadła. Najpierw może odwiedzimy stację, bo może tutaj nikt nie był. Ale najpierw, jeszcze przed tym... Weźmiemy sobie tutaj, to nie wiem, co tam jest, jakieś misje, nie wiem, lekkie palce. Broni używające lekkiej amunicji przeładowują się szybciej, okej. Okay. I specjalista od łuków łuki szybciej się napijają, przeładowują, a strzały przebywa z czasem. Nie, to chyba wolę lekkie palce, bo łuków jeszcze nie ma, więc dobra. Lecimy tutaj już na tą właśnie stację. I chyba tutaj nikogo nie ma. A, jest, patrzcie na to, jest tutaj jakiś typo. Spróbujmy sobie go zabić i tam jest kolejny, tak, dokładnie, tam jest jakiś kolejny, ale dobra, ten leży... I tam jest jakiś kolejny, którego też chciałbym zabić. Dobra, czekajcie, gdzie tutaj on jest? Powiem tutaj przestraszy, dokładnie. Aha! Widzieliście to, co... Ja nie mogę. Zabiliśmy się nawzajem. Aha! No to super. No to co, lecimy do kolejnej rundy już. Chyba, nie wiem, z 50 nawet może w tym odcinku rundy już. Tragicznie mi idzie, ale dobra, spokojnie. A naprawdę, że my się rad nawzajem zabiliśmy. Dobra, no szkoda, no bo jednak fajna runda była, no. No, no i dobra, teraz polecimy sobie może na podzielicę. Dobra, ja już tutaj jestem bardzo blisko, więc w sumie polecimy tutaj na ten domek, aby mieć tutaj
łatwy dostęp do może jakiejś broni. I widzę, że tutaj jakiś łuk i leczenie. W sumie nie wiem, jak ktoś to dokładnie nazywał. Fontanna obfitości. Okej, okay, mamy tutaj łuk. Co nie jest dobrą, ale najlepsze jest z tym, że mamy tutaj prezencik, który oczywiście od razu otwieramy. I uwaga, co w nim będzie. Uwaga. Miotła. Miotła. Wiecie, o co chodzi, tak. Młotek. My właśnie tutaj mamy jeszcze jakiś soczek, który oczywiście wypijemy. Co ona nam daje? Oho, to nam daje i jedzenie. Dobra, lecimy tutaj dalej i mamy... Okej, okay, spadnę? O, przeżyłem, jest bardzo fajnie. Dobra, widzę tutaj jakiegoś tam typa. Spróbujmy go z łuku zatrzymać. To było dobra. Udało się. Pyk, spróbujmy kolejny raz. Nie udało się. No i leży z łuku, więc jest bardzo, bardzo dobrze. I mamy w końcu... Okej, okay, okej, okay, to nie było... A nie było mianowane. Dobra, mamy tutaj jakieś łuki, mamy tutaj jak pistolecik. Mi się, no nie potrzebuje oczywiście tych kół, więc możemy sobie wziąć za nie. No i w sumie jakiś granat impulsowy też chyba nie potrzebuje, więc weźmy sobie tak. Weźmy sobie tak, no i tak. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście może, bo może w sumie banana mogę sobie wziąć, zjeść. Dobra, mamy już, uwaga, full HP, więc lecimy tutaj poszukać jakichś innych typków. Dobra, zauważyłem, że jeszcze tutaj mam te właśnie, nie wiem, co to, no to jakieś takie dodatkowe rzeczy. Zatem mamy tak, burzenie po wyburzeniu. Zniszczone obiekty mogą pozostawiać materiały, wybuchowe. Nie dotyczy budowli wzniesionych przez graczy, okej. Okay. Nieoszczędne karabiny, broń używają średnich nabojów, mogą nie używać amunicji. Nie wiem, co to dokładnie oznacza to pierwsze, ale weźmy to pierwsze, żeby było ciekawe, więc dobra. Uwaga, lecimy tutaj pod choinku, bo nikt jeszcze nie wziął tej skrzynek, nie otworzył. Mamy mgiełkę, którą heksnie w sumie użyję. O, okej, okay. Ktoś to we mnie strzela, nie wiem skąd, ale zaraz się pewnie dowiem. Okej, okay, nie wiem skąd, o, już wiem skąd. Okej, okay, lecimy, no jest, zginął, jeszcze mamy kolejnego. W głowę walnąłem mu, no i dobra, lecimy zabity. No i dobra, uwaga, mamy tutaj dużo amunicji. Więc weźmy sobie. I mamy tutaj jakąś broń lepszą niż ta, więc biorę. A weźmy sobie to oczywiście. Nie wiem, co to jest. A, to jest to bardzo fajna broń. I widzę, słyszałam tutaj kogoś. Właśnie słyszałam, że ktoś tutaj jeszcze dalej strzelał. O, dokładnie strzelał, więc zabijmy sobie właśnie tą osobę. I uwaga. No i leży, dobra. Czy mają coś tutaj coś fajnego? No nie, chyba nie, więc dobra. Wypijmy sobie jeszcze to. I widzę znowu tutaj jakąś misję, więc weźmy sobie tutaj. O, postawmy te światła. Chyba to coś właśnie światła. Więc dobra, uwaga, tam jest jeszcze jakaś skrzynka, ale dalej nikt nie właśnie, dalej muszę właśnie otwierać tej skrzynki pod choinką, bo jeszcze nie otworzyłem. Więc weźmy sobie tutaj to, w sumie to możemy wypić, bo nawet brakuje mi trochę tutaj. Dobra, mamy już fulla, w sumie ten łuk sobie zostawmy, w sumie to nie jest mi jakoś super potrzebne. Weźmy sobie tutaj to, weźmy zamiast to, więc dobra, jeszcze tutaj jedna skrzynka nam została, w sumie dwie, bo jeszcze tam w autobusie coś jest. No, to chyba nie jest nam mi potrzebne, więc jeszcze tutaj w autobusie jest jedna skrzynka. W sumie możemy rozwalić już autobus, żeby było szybciej. I uwaga, no, chyba lecimy właśnie już do strefy. A w sumie ja już jestem w strefie, więc dobra, lecimy tutaj właśnie po jakieś zlecenie. Okej, okay, więc zlecenie już zrobione i ten gracz niestety jest daleko, więc chyba nie będę się próbował. Właśnie był próbował zdobyć, zabić sobie tego gracza. Ale dobra, mamy tutaj znowu właśnie tutaj coś dodatkowego, więc szybko klikam. No i mamy synoptyk. Zawsze widzisz kolejny krąg burzy. O! Wpisali 100 duków, łuki, szybciej się napina. Nie no, oczywiście z tym synoptyk bierzemy i patrzymy, gdzie jest kolejna strefa burzy. W sumie jest tam, to już nawet możemy iść tam, żeby było szybciej. Dobra, weźmy sobie taksi, żeby właśnie było szybciej. I ten znak jest tam. Mam 800 metrów tam, więc trochę kawał mamy, ale dobra, damy radę oczywiście. Okej, okay, zlikwidowano cel zlecenia, czyli cel właśnie zlikwidowany. Nie wiem, czy dostałem właśnie złoto z tego gracza, ale może dostałem. Nie wiem, co to w ogóle, co to jest. Okej, okay, nigdy tego nie widziałem. Co to tak? A, to on się bije i potem to wybucha. Dobra, nie wiem, co to jest, ale dobra, lecimy. Okej, okay, lecimy tutaj dalej. Aha, przypadek, przesiadłem się miejscami, więc dobra. No więc dobra, już się przesiadłem znowu. No i lecimy dalej. Okej, okay, jest tutaj jakaś stacja. Widziałem, że tutaj jakiś gracz był, ale w ostatniej chwili użył. Nawet jest tutaj jakiś gracz, to czy to jest bot? A, myślałem, że to jest gracz, ale niestety to jest bot. I tutaj jakiś typo był, ale widziałem, że uciekł i gdzieś na górze się pojawił. Więc no ale dobra, zebrano 1000 sztabek w sezonie pierwszym. O, mam 1000 sztabek w ogóle. Więc spoko, tutaj jest, jak będzie jakaś skrzynka, bo tutaj jakiś właśnie typ był, tak jak już mówiłem. I mógł wszystko zrabować, ale tutaj nie zrabował, więc spoko. Dobra, to nie potrzebuję. No i spróbujmy coś tutaj dalej zdobyć. Okej, okay. Zobaczymy, co jest tutaj na stacji.
Chyba nie jest takiego. No, tutaj ktoś chyba był, chyba że taka broń leży co sama tutaj samotna. Ale dobra, chyba nie, więc spróbujmy. Tutaj chyba lecimy dalej. I uwaga, ktoś mnie strzela. Tutaj jakiś typ jest. Nie widzę go, więc muszę trochę podejść do przodu. Dobra, nie są tutaj, więc spróbujmy go zabić, ale chyba jakiś inny też typ strzela. Dobra, bijemy. Dobra, leży. Jeszcze jakiś jeden, ten typ, dokładnie. Jeszcze tam jest, ale szybko sobie weźmiemy i przeładujmy. Dobra, widzę go. Uwaga. Ajajaja, przeładowuje mi się. Nie wiem, ile on ma HP, ale tak długo razy go obijałem. Dobra, leży. Tam jest kolejny typo. To jest Fessy. Bardzo dużo tutaj jest. Ale dobra. Nie wiem, czy ile czasem nie zginę. No, niestety. Ale dobra, top 30 jest. Nie jest najgorzej. Okej, okay, plus 15 gwiazdek bojowych i jakiś tutaj sztandar zaprzysiężonych, więc jest spoko. Dobra, jeszcze na koniec odcinka sobie odbierzemy tutaj właśnie jakieś prezenty festiwalu zimy. Co my tutaj mamy? Ogólnie trochę prezentów właśnie otwierałem poza odcinkami, ale widzę, że to jakiś chyba jeszcze raz jakiś prezencik jest, więc weźmy sobie to go otwórzmy. Ogólnie muszę otworzyć 3 prezenty, więc otwieramy. Uwaga, to jest jeden z nich i uwaga, zaprzysiężony futrzak. A, czyli taki skin. Okej, okay, fajny, fajny nowy właśnie skin do mojej kolekcji. No i fajnie tutaj sobie gra. Ale dobra, lecimy teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś prezencik, więc też go sobie tutaj otwórzmy. Uwaga, co w niej będzie i uwaga... Okej, okay, dzwonią dzwonki lam, ale fajnie, nie, akurat to na pewno będę używać, więc dobra. No i mamy tutaj jeszcze dokładnie jeden prezencik, no i uwaga, to jest ostatni prezent, jaki mogę odebrać. I uwaga, to jest, uwaga, zimowy wiatraczek, lotnia. O, ale fajnie, też go odbieram. No i uwaga, tak się prezentuje mój ekwipunek. Dokładnie to tak, mamy tutaj wszystko oczywiście zimowe. No i dobra, mam nawet fajny właśnie tutaj ekwipunek mamy. Więc dobra, no to co, ja już kończę ten odcinek, trwałem już, no tak, dobre 16 minut. Co mam nadzieję, oby tak jak właśnie wam obiecałem, jest Fortnite, był Fortnite, no i bardzo fajnie, oczywiście też długi odcinek. No i co, ja się z wami żegnam, to cześć!